Nasz bohater mówi, że w końcu udało mu się uciec temu czemuś, co go goniło, ale przed nim jeszcze więcej szaleństwa. Że musi dokonać wyboru pomiędzy dobrem a złem. To idziemy tym razem troszkę szybciej. Nic to dobrego nie wróży. Czemu oni są pozamykani? Są zakrywane zwłoki dziewczyny, która płacze, ale w żaden sposób nie możemy ani z nią porozmawiać, ani wejść z nią w jakąkolwiek interakcję. Dziwne, no bo skoro musieliśmy dokonać wyboru pomiędzy dobrem a złem. Zamknięte. Może powinniśmy jej jakoś pomóc. Jakoś wierzyć mi się nie chce, żeby zamieścili. O matko. Zamieścili taką postać płaczącą dziewczynę zamkniętą za kratami, żeby nie można było ani z nią porozmawiać, ani jej pomóc. Chyba, że coś tutaj ominęłam, a wy na to wpadniecie. Wtedy będę wam wdzięczna, jeżeli poinformujecie mnie o tym w komentarzach. Dziwne to wszystko, jak martwe. No spróbujcie to przeczytać białym, napisane na białym. Jeszcze taką czcionką. Wiemy, że jesteśmy obiektem 696. Straszne. Naprawdę. Stoi sobie klaun i tak nas przeraża, że
Szkoda, że nie można go jakoś klepnąć albo, nie wiem, szturchnąć. No dziwnie zrobili z tą dziewczyną. Ten klucz, który raczej powinien być tam do pomieszczenia, w którym ona jest. No ale otwieramy. Koniec? Jak to koniec? Już? Teraz tak, jeżeli pójdziemy na lewo, tam gdzie jest czerwone światło, to wybieramy zło i gra się kończy. Pójdziemy tutaj, gdzie jest białe światło. I niestety, ale gra się kończy. Ciekawa jestem, jakie będą wasze opinie na temat tej gry. Tylko bardzo proszę, nie komentujcie mojego sposobu mówienia, bo jestem przeziębiona, to po pierwsze. A po drugie, mam bardzo, bardzo kiepski mikrofon, dlatego też staram się zazwyczaj nie nagrywać głosu. Bo ciężko się mnie słucha. No i jesteśmy na zewnątrz, tu skąd przyszliśmy. Wchodzimy. W końcu uciekło szaleństwo. Musiałam biec najszybciej jak mogłem, nie oglądając się za siebie. No tak, uciekł. Poszedł do samochodu i odjechał tak szybko, jak tylko mógł. No bo samochód sam się naprawił. Tak czytamy, że po kilku godzinach był już w swoim domku w górach. Potrzebował odpoczynku. I nie mógł iść do nikogo prosić o pomoc. Tak czy inaczej, kto by mu uwierzył, że to się wydarzyło? Dziękuję wam bardzo za wspólne oglądanie i zapraszam na następne Let's Play. Do zobaczenia.